Jesteśmy tutaj, żeby wspomóc protest, który odbywa się właśnie w Kleczewie pod kopalnią węgla Konisko, w którym właśnie biorą udział lokalni samorządowcy z całego regionu i aktywistki i aktywiści z obozu dla klimatu. Dlaczego jesteśmy pod Polsatem? Dlatego, że właściciel Polsatu jest również właścicielem ponad połowy akcji zakładów węgla brunatnego na Pojezierzu Gnieźnieńskim. W Polsacie obecnie jest akcja reklamowa, społeczna odnośnie ograniczania zużycia wody. Pamiętaj o wodzie. My pamiętamy o wodzie. Pytanie, czy Polsat pamięta o wodzie, konstruując swoje ramówki. Skutki wydobywania węgla brunatnego dają się we znaki przede wszystkim w regionach, w których są wydobywane i dochodzi do, poza pozbawianiem nieodnawialnych źródeł wody, dochodzi do degradacji środowiska, tereny rolne po takiej eksploatacji i w sąsiedztwie przy kopalniach nie nadają się do upraw. Kopalni, mieszkańcy zostają wysiedlani i dochodzi do zerwania wszystkich więzi społecznych. Więc przede wszystkim dotyczy to regionu, ale w obliczu suszy, z jaką musi liczyć się Polska, też do nas wszystkich. 50 litrów wody potrzebne jest na wzięcie prysznica, mniej więcej 400 litrów wody potrzebne jest, by wyprodukować bochenek chleba. 450 miliardów litrów wody w ubiegłym sezonie zostało zużytych, wypompowanych z miejsc, gdzie prowadzone są odkrywki. Jest to gigantyczna ilość, która jest równoważna kilku dużym jeziorom w Polsce. Zachęcamy do tego, by media mówiły o tym, ale nie w takiej konwencji, że zachęcają nas do oszczędzania wody, której używamy pod prysznicem, ale by mówiły prawdę o tym, jaka jest sytuacja na Pojezierzu Gnieźnieńskim, gdzie wysychają studnie, gdzie nie ma wody dla rolników, znikają jeziora i rzeki. Mówcie prawdę i pamiętajcie o wodzie.